Cześć! Dzisiaj będzie podróż w kosmos. Podróż w kosmos, czyli chyba najlubieńsze moje albumy Tima Blake'a Crystal Machine. To jest akurat reedycja tego albumu. Wydana na bardzo sympatycznym, bardzo sympatycznym, niebiesiutkim takim półprzezroczystym winylu. Tutaj labelik. Eg, eg, czyli wszystko jest na miejscu. No, dlaczego jest na miejscu? Zaraz Wam powiem, dlaczego jest na miejscu. A tutaj, a tutaj Jego drugi album, drugi album solowy, eh, Blake's New New Jerusalem. New Jerusalem. Tim eh, Blake eh, w swoim czasie, na początku, dokładnie na samym początku lat 70., został zaproszony przez słynnego świra i słynnego eh, podróżnika. Mm, z użyciem środków ogólnie uważanych za zakazane Davida Allena. David Allen zaprosił Tima Blake'a do współpracy na początku, jako akustyka, później się okazało, że, że pozycja Tima Blake'a rosła w tym zespole doszło do tego, że chyba najsłynniejszy zestaw płytowy zespołu GONG, czyli, czyli Radio Gnom Invisible, Radio niewidzialny, krasnal, tak go nazwijmy po polsku. Ta trilogia została bardzo silnie naznaczona klawiszami i kompozycjami Tima Blake'a. Prawie na równi chyba, jeśli się nie mylę z kompozycjami Tima Allena. Miał naprawdę duży wpływ na brzmienie, na brzmienie tych słynnych, kultowych, historycznych albumów, takich jak nie wiem, choćby latający imbryczek do herbaty Flying Teapot. Ale, ale w pewnym momencie nasz Tim Blake stwierdził, że się troszeczkę znudził graniem w zespole gong i został tak zwanym muzycznym freelancerem. I w krótkiej przerwie, gdzie był, gdzie był artystą solowym, nagrał dwa wspaniałe albumy. Moim zdaniem ulubione, moim zdaniem najlepsze w jego karierze. Niezbyt dużo ich nagrał. Później, później tak jak powiedziałem, przeskoczył do zupełnie innej kapali, która też porusza się po tych samych rejonach, po tych samych... Kosmicznych historiach, czyli Hawkwind. Hawkwind, ojejku, no królowie space rocka, prawda? E, tutaj, tutaj nie mamy do czynienia z muzyką hmm, hmm, space rockową, psychodeliczną. To jest, czysta, to jest czysta elektronika, to jest czysta, wspaniała elektronika. E, zwykłem twierdzić, że ten album jest moim ulubionym albumem, Tangerine Dream, bo rzeczywiście, kiedy się go słucha, brzmi on Wspaniale brzmi on, idealnie jak mogły brzmieć, czy jak brzmiały albumy e, z tamtych lat takich wykonawców jak nie wiem, Klaus Schulze, e, Jean-Michel Jarre, czy, 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 czy powiedzmy sobie, no nie wiem, no o Wangelisie też można wspomnieć, no sami najwięksi brzmieli, brzmieli podobnie. Tu bardzo, naprawdę bardzo, bardzo blisko jest moim zdaniem do Tangerine'ów. Z tamtego okresu. No ale cóż, podobno instrumentarium. podobne instrumentarium, instrumentarium, czyli Mugi, czyli, czyli Elka Rhapsody, czyli jakieś tam, moi drodzy Rolandy, później, później, później zaczęły się pojawiać. Do tego na tym albumie Roland zdaje się pojawił się, ale generalnie klawisze polifoniczne, jedne z pierwszych jakie znalazły się na rynku muzycznym, a także trochę sprzętu e, takiego niestandardowego, trochę takiego robionego na zamówienie, trochę takiego zrobionego przez Tim'a Blake'a. E, on te swoje, ten swój cały zestaw muzyczny, e, na którym grał, nazwał właśnie tak jak ten album Crystal Machine, Kryształowa Maszyna. E, widzicie zdjęcie z koncertu. Album rzeczywiście jest częściowo koncertowy, e, częściowo studyjny. Ale myślę, że warto zwrócić uwagę na ten koncertowy aspekt Team Blake'a. Możecie sobie znaleźć na YouTube jakieś fragmenty koncertów z tamtych czasów. Team Blake był chyba prekursorem takiego elektronicznego koncertowego grania, z jakim później kojarzymy występy Żara czy, czy Tangerine Dream. Takie, moi drodzy, no, lasery, dymy, stroboskopy, tak, żeby. Widz nie znudził się jedynie muzyką, ale jednak dać mu trochę po oczach było można. i przepiękny, przepiękny, przecudny. Uwielbiam w ogóle sobie go słuchać wieczorami w ciszy. Piękne, bulgocące, elektroniczne dźwięki, piękne pasaże, piękne, piękne krajobrazy, kosmiczne. Album w większości instrumentalny, z wyjątkiem Last Ride of the Boogie Child. Tutaj się pojawia jakiś taki mini wokal. W tym utworze. No, no, jest naprawdę, jest naprawdę, jest naprawdę dobrze. Albumik, albumik wydany, wydany niedawno, bo jest to, jest to reedycja, a tutaj jego drugi album, chyba. No tak, tak, ja, Mój gust zamyka, zamyka dyskografię. Tema Blake'a na tych dwóch pierwszych albumach. Później e, jakoś nie do końca mi to wchodzi. No, może jeszcze taki jego dość późny album pod tym No Guitar, e, ale on już jest takim, no, chyba świadomym ukłonem w stronę brzmień z lat 70., ale jednak ta 80, która zaczęła później wchodzić do brzmienia, te instrumenty elektroniczne, które później zaczęły być przez niego wykorzystywane. Pff, jednak, no nie wiem, ten charakter mi nie do końca odpowiada. Tu, tu, tu mamy pierwsze francuskie wydanie. Pierwsze, pierwsze ever. Eee, w ogóle prześmiesznie, bo otwiera się z góry, z góry się wysuwa. Eee, płytkę ją wcześniej, uprzednio już wyjąłem. Oczywiście przełożona jest. Przełożona jest, moi kochani, tak samo. EG tutaj mamy. EG podobnie. Dwa egi, egi, dwa, dwa, dwa. Tak, facet, facet z dajami. Egi, egg egg, egg, egg. Eee, Dwa egi, tylko czarny winylik. Bardzo dobrze brzmiący. Eee, ja się troszeczkę bałem, bo czytałem o tym. O tej wytwórni, która zrobiła to we Francji, to pierwsze wydanko. I troszeczkę się obawiałem, że może być coś nie tak, ale brzmienie jest idealne. Brzmienie jest idealne. Mam taki insercik, w sumie też świetnie, świetnie zachowany. 78 rok. ósmy rok. Ten album ten album jest już troszeczkę inny, może troszeczkę mi mniej wchodzi, dlatego że on jest bardziej wokalny. Więcej jest wokali Tima Blake'a. W ogóle pierwszy utwór, w ogóle pierwszy utwór na tej płycie nie jest w zasadzie instrumental, oparty na instrumentacji elektronicznej. Sang for New Age jest oparty. No, na gitarze, na gitarze pudłowe, akustyczne, gitarowy taki hipisowski troszeczkę, ale później nam wchodzi lighthouse. Jo, I, i tu jest fajne, naprawdę, burgotanie, taki ciężkie, ciężkie, ciężkie grandko. Generator, też utwór wokalny, chyba najbardziej dynamiczny na tej płycie, ale, 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 tak jak powiedziałem, ja kurczę nie wchodzę. Druga strona, I druga strona oczywiście suita, na całą drugą stronę New Jerse Ja nie wchodzę kurczę jakby w wokal tego kolesia, bo muzycznie i, i, i klawiszowo mi bardzo odpowiada. Ale wokal jeszcze jak zobaczyłem, jak bidula się trochę męczy, jak wyciska te dźwięki, jak zobaczyłem fragmenty z koncertów z tamtych lat. To mnie troszeczkę tak... E, no, no nie, 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 a ja wolę jakąś śpiewa, niż jak gra. O, tu jest z układki. Zobaczcie, Zeza można dostać, nie? Fajne, fajne, fajne. No, Możemy sobie zadać pytanie: dla kogo te płyty były nagrywane? Kto ich słuchał? Kiedy ich słuchał? Jakich słuchał? Czego Ech, czym popijał, czym pojadał i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Dwa w zasadzie no, niewiele znane albumy, bo, bo gdzieś yy, rzeczywiście one giną w natłoku, chociażby nawet samej twórczości. Yy, Tima Blake'a jako członka Hawking, jako członka. No, tam jednak jego chyba wkład do Hawking był troszeczkę mniejszy, ale jako członka Hawking przede wszystkim członka Gong, nie? A, a, ale, ale myślę, że warto wyciągnąć te płytki, gdzieś sobie ich posłuchać, gdzieś sobie je nabyć albo najnormalniej w świecie i tylko i wyłącznie posłuchać w streamach, bo bardzo dobrze robią. Na świetnych słuchaweczkach, kiedy mamy całe spektrum dźwięku dobrze słyszalne, polecam Wam moje dwa ulubione albumy Tima Blake'a. Ja, przede wszystkim najolubiejszy, czyli, czyli jeden z najlepszych albumów, The Jerry Dream. Pozdrawiam serdecznie. Słuchajcie muzyki, słuchajcie muzyki elektronicznej. Pozdrawiam Was. Pozdrawiam Was. Spok, czymka Cześć Pa.